Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rzeczywiście w Wonet Rano wiem dzisiaj ja i Małgosia Ome. Będziemy rozmawiać o temacie, o którym Małgosia nic nie wie. No bo nie mam handry. Bo nie masz handry, tak. Dzień dobry. A ja mam. Ty masz handry? No zobacz, rozmawiamy o handrze powakacyjnej. Kończą się wakacje. Zaraz, zupełnym przypadkiem dzisiaj skończyło się słońce, przynajmniej w Warszawie. Mamy prawie jesienną, może przesadzam troszeczkę, no ale prawie jesienną pogodę. I wiesz dobrze, że ta handra jest, to znaczy może ty jej nie masz, ale mnóstwo ludzi ją ma jednak. I oczywiście pytanie, co z tym zrobić? Dzieci do szkoły, korki się zaczęły. To jest niesamowite, znaczy korki się zaczęły od wczoraj w Warszawie. Tak, na 3-4, po prostu jakby zaprogramowali świat, tak, prawda? I wszyscy wrócili i nagle stoimy w tych korkach od nowa. A tak było wspaniale przez 2 miesiące, tak kocham Warszawę w wakacje. Jak sobie poradzić z tą handlą? Co zrobić? Nie wiem od czego zacząć, ale zacznę może od tego, że na tym polega wspaniałość świata, że każdy etap życia i każdy czy etap roku, czy jakiejś czasoprzestrzeni ma swoje funkcje, ma swoje barwy, zapachy, pogodę po to, żebyśmy płynnie przechodzili do kolejnego etapu i mogli cieszyć się ze zmiany, no bo zmiana musi wynikać z jakiejś, prawda, jakiegoś kontrastu. W związku z tym, no, nie możemy mieć upału na jesień, ponieważ po jesieni przyjdzie zima. Hiszpanie mają. No nie, ale my nie mamy i cieszymy się na jesień i musisz wziąć pod uwagę też tych, którzy upałów nie lubią, którzy, ja na przykład dlatego też cieszę się na jesień, która jest jedną z ulubionych, właściwie ulubioną chyba moją porą roku, ponieważ nie ma nic piękniejszego niż kolory jesieni, niż zapach właśnie liści, niż ta pogoda, która jednocześnie jest przebijającym słońcem przez lekki chłód. Zobacz, jaka to jest dychotomia, po prostu, jakie to są przeciwności w jednym miejscu. Ale już sobie tak żartujemy. Ja rozumiem to, że to jest po prostu zmiana. Zobacz, dzień jest coraz krótszy. Oboje mamy pracę, która wymaga od nas czasami wstawania rano. I wiesz dobrze, że zupełnie inaczej się wstaje o 6 rano, jakie słońce świeci i jest miło, a zupełnie inaczej za chwilę już będziemy wstawać o 6 rano i będzie ciemno. To jest masakra. Znaczy, to jest naprawdę dla mnie wstanie z łóżka o rano, jak jest ciemno, to jest koszmar senny. Jak sobie z tym poradzić? No tak, no ale to możemy... Jak tłumaczyć sobie, że to jest po coś? Po co jest to? Po co jest to, że jest ciemno rano? Mogłabym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że są ludzie, którzy dobrze sobie radzą jakby w chaosie, tak? Potrafią sobie wszystko organizować, tak jak ty na przykład. I dla ciebie też kolejna 6 rano, która jest, no to będziesz musiał się dostosowywać do kolejnego rytmu, który wyznacza ci twoja praca. Są osoby, dla których jesień, na przykład dla mnie, jesień powoduje, że moje życie się porządkuje. Dla mnie lato związane z upałem, związane z jakimś takim rodzajem rozleniwienia, rozhamowania, tego, że reorganizacji właściwie życia, wiąże się z tym, że ja odczuwam duży niepokój, ja się na przykład gorzej czuję w takim braku organizacji, nie potrafię tego ogarnąć. W związku z tym są osoby, musisz tylko przyjąć, że jest jakaś garstka ludzi, którzy być może nas oglądają, dla których jesień wiąże się z tym właśnie, że nastąpi chłód, nastąpi piękne kolory jesieni i też jakby pewna organizacja czasu i przestrzeni, że ten czas, który w naturalny sposób nam porządkuje życie, też jest dobry dla osób, które mają problem z porządkowaniem życia. Druga rzecz jest taka... Ja wiem, to dla mnie najlepsze miejsce na świecie to jest dzień polarny, bardzo gdzieś daleko. Byłem w czerwcu w Helsinkach i pierwszy raz byłem o tej porze roku w Helsinkach i pierwsza w nocy było jasno jak w dzień. I to było wspaniałe. No, widzisz. No, czyli tam powinienem, po prostu trzeba, wielka wędrówka ludów, każdy z nas się przenosi tam, gdzie jest mu wygodnie. Być może trzeba sobie, wiesz, świat się tak otworzył niesamowicie, że możesz sobie planować swoją emeryturę i mieć takie jasne światełko w tunelu tej ciemności, którą widzisz nadchodzącą jesienią, zimą i sobie myśleć o tym, że gdzieś tam na końcu czeka cię ten upragniony cel. Ale wracając do tematu, druga strategia, którą możemy zastosować, to jest to, na co mamy wpływ, na co nie mamy. No nie mamy wpływu na to, że nadchodzi jesień, potem zima, że będziemy musieli wcześniej wstawać, że będziemy mieli więcej obowiązków, że dzieci wracają do domu i trzeba będzie się z nimi uczyć, że życie będzie wyglądało inaczej. Więc jakby szkoda energii, której mamy, zawsze mówię, ograniczony zasób, nie masz więcej niż 100. Nic więcej z siebie nie wyciśniesz. Więc jeśli chcesz teraz poświęcić czas, żeby narzekać, żeby zastanawiać się, dlaczego tak jest, dlaczego nie mieszkasz w Hiszpanii albo właśnie w Helsinkach, no to jest strata energii tak naprawdę. Tak racjonalnie to jest strata energii. Możesz się skupić na tym,
tym, co zrobić, żeby ta jesień jednak bardziej optymistycznie dla ciebie wyglądała. Jak zorganizować sobie życie, żeby było lepiej? Po pierwsze... Nie wstawać rano. Dalej są prace, które ale się pytanie, zaczyna o 11. No tak, ale to nie jest tak, że zawsze musimy wstawać rano, wiesz. To oczywiście niektórzy z państwa mają tak zorganizowane, że muszą, ale może warto sobie na tej mapie jesieni zaznaczyć teraz małe urlopy, tak? Albo nawet weekendy, które będą tym jasnym światłem w tunelu, bo my najczęściej, zobacz, jak sobie organizujemy nawet z dziećmi czy sami, to sobie myślimy, perspektywa jest tych negatywnych rzeczy, tak? Czyli, że niekończące się obowiązki, szkoła, 6 rano, no i ewentualnie tam ten grudzień 24 i będzie chwila odpoczynku. Ale przecież my żyjemy też przyjemnościami. No, nie mów mi, że nie wiem, we wrześniu, w październiku, w listopadzie nie masz jakiegoś fajnego wydarzenia, nie wiem, urodzin, wyjazdu na Mazury, nie wiem, wyjazdu na weekend gdzieś ze swoją dziewczyną. Jakichś fajnych rzeczy, które można sobie na tej mapie obowiązków, bo my sobie tylko negatywne rzeczy tam zaznaczamy. I tak samo mówię do rodziców. Mamy ślub w redakcji, właśnie Karolina mi przypomniała na uchu. Że co? Mamy ślub w redakcji naszego kolegi. Macie ślub w redakcji waszego kolegi, będzie fantastyczna impreza. Dziewczyny sobie mogą zaznaczyć przymiarki, makijaże. Zobacz, jakie to jest od razu światło, na przykład, nie wiem, koniec września. Jezu, jak fajnie, to jest tak naprawdę... Dokładnie ileś koniec września. No widzisz, jak ja zgaduję zgadula. Ale myślę, że na tej, jak robimy sobie, tak samo z dziećmi, jak robimy sobie te wszystkie zadania, dodatkowe zajęcia, zaczynamy układać na tych tablicach, to jeśli my nie chcemy, żeby to było tak bardzo negatywne i pesymistyczne, szczególnie dla takich osób lekko malkontentnych jak ty, prawda, jak taką postawę tutaj reprezentujesz, no to warto sobie to ułatwić i wpisać sobie dobre rzeczy, wpisać urodziny, imieniny, imprezy, wyjazdy. No na pewno będzie jakiś fajny weekend, który sobie możemy zaplanować. Jeśli tego nie ma, zaplanujmy sobie fajny weekend. Czyli po prostu nie myślimy o tym, że w piątek wstajemy o 6, tylko że w czwartek nie wstajemy o 6. Na przykład, czwartek nie wstajemy o 6. Ale napiszmy sobie, no, jeżeli nie zawsze musisz wstawać o 6. Czasami możesz pójść do pracy chwilę później. Czasami możesz... Dzisiaj świat się zmienił niesamowicie. Ludzie, chciałam powiedzieć, ludzie. Zobaczcie, myśmy kiedyś byli przypisani absolutnie do biurka. Część z nas być może tak jest, od 8 do 16 nadal pracuje, bo taka jest firma, taki jest rodzaj pracy, ale większość ludzi, ich życie się zmieniło. Dzisiaj popandemiczny świat jest taki, że pracujemy w jakichś różnych hybrydach. Nawet wy tutaj w redakcji macie już nie tylko jeden dzień w miesiącu, który możesz sobie urządzić w sposób taki, jaki chcesz i pracować zdalnie, ale możesz pracować zdalnie więcej dni, bo okazało się, że to też jest efektywne. Jeśli znamy swoje możliwości i możemy sobie poustalać, że niektóre dni mam bardziej z domu, zobacz, jaka to jest większa swoboda, jak się świat zmienił. Dzisiaj ten cały lifestyle, możliwość pracowania z różnych zakątków, pracowania też z domu, stwarza zupełnie inne możliwości. To jest inna jesień, to jest popandemiczna jesień. Mój trener na siłowni zawsze mówi, ponieważ on od wielu lat jest trenerem, tak. Zawsze mówi, że są te rytmy takie, kiedy ludzie przychodzą na siłownię, no bo wiadomo, na przykład po Nowym Roku, bo się robi noworoczne zobowiązania. No tak, postanowienia, tak. Potem jest wczesna wiosna, bo trzeba się przygotować do lata, żeby wyjść na plażę. No i mówi, że po wakacjach to jest najgorszy okres. Że po wakacjach jest pusto na siłowni. Ludzie, że nikt nie ćwiczy. Już odpuścili, już się nie udało na te wakacje. Czekają na Nowy Rok. Teraz już trzeba poczekać na Nowy Rok. Może to jest ten moment, kiedy na przykład powinniśmy robić sobie takie noworoczne zobowiązania. Zamiast w Nowy Rok, to mieć drugi okres, na przykład koniec sierpnia. Bartek, to jest wspaniałe, co mówisz. Bo to jest w ogóle wspaniałe, bo pomyślałam sobie dokładnie, że tak jest, że my się tak bezrefleksyjnie, bezwiednie poddajemy temu rytmowi, tak? Idziemy, jakbyśmy byli małpami, które nie mają czasami rozumu. I dokładnie to, co ty mówisz. Jak już we wrześniu nie, no to w grudniu, a tutaj w marcu. Zróbmy inaczej. Pokażmy, że mamy wpływ na własne życie. Nie trzeba tej jesieni, jak ten chomik w tym kołowrotku, spędzać w taki sam sposób. Pomyśl sobie, co było najgorsze zeszłej jesieni. No, lockdown, tak? Ale co w jesieni jest najgorsze? W jaki sposób mogę inaczej zaplanować ten czas, żeby ta jesień nie była dla mnie tak pesymistyczna. Od jutra Onet rano jest o 12. No ale to są rzeczy, znowu, to są rzeczy, których nie możemy zmienić. Ale być może, jeżeli chcemy czuć się lepiej, a sam wiesz... Karolina szczęśliwa, już podziękowała. Nie będzie musiała wstawać jakieś 4 rano. Karolina Polska, czyli nasza wydawczyni. Tak. Widzisz, Karolina, wystarczy mnie zaprosić i masz załatwione. Powiedz, co chcesz następnym razem, wymyślimy temat i ja przyjdę. Ale zobacz, powiedziałaś o siłowni, o sporcie. To jest to prawda, to jest bardzo fajne, co mówisz, bo sam wiesz, jak bardzo dużo ci daje adrenalina. Jakie ci daje super samopoczucie, jak ćwiczysz. Dzisiaj nie ćwiczyłeś rano.
Nie, ale wczoraj ćwiczyłem. No widzisz, a jaki dzisiaj wczoraj wszystko nastrój? Boli. No dzisiaj ci wszystko boli, ale dzisiaj nie ćwiczyłeś, nie masz tych endorfin. Być może trzeba zaplanować tak, żeby te newralgiczne momenty, które mamy, jednak były zaplanowane w taki sposób, żeby tam był sport rano, tak? Żeby jednak zadbać o swoje ciało, żeby dawać sobie dodatkową energię. Jogę. Świetne. Jeżeli mamy problem z nastrojem na jesień, bo jesteśmy, nie wiem, zależni od pogody, mamy skłonności depresyjne, to trzeba też znaleźć sobie własne sposoby na poprawę nastroju. Dla niektórych to będzie sport. I znowu, wpisujemy to w kalendarz jako must have, tak jak dzieci mają korki z matematyki, tak my mamy po prostu siłownię, nie wiem, bieganie, rower, różne rzeczy. Jest piękna jesień nas czeka, na pewno to będzie ciepła jesień. W związku z tym możemy jeszcze milion rzeczy zrobić, jeśli chodzi o sporty na wolnym, na świeżym powietrzu. Jeśli dla kogoś nie jest sport, to może yoga, mindfulness, nie wiem, przeróżnego rodzaju, innego rodzaju pasje, które spowodują, że poprawi nam się nastrój. Nie czekajmy, aż ten nastrój się nam sam poprawi wraz z jesienią, bo się nam nigdy nie poprawił. W związku z tym zróbmy coś inaczej, żeby jednak wpłynąć na to i ten nastrój lepszy mieć. A powiedz, jak jest ze zdrowiem psychicznym, bo wiemy, że w lockdownie źle. Było bardzo źle i tak. Że ludzie rozpaczliwie szukali pomocy, na przykład psychologów. Jak jest w tej chwili? Jest lepiej, gorzej, tak samo? Wiesz co, wakacje to jest zawsze taki czas, kiedy też jak byłam praktykiem czynnym, to dokładnie było tak, że rzeczywiście dzieci, bo ja nie przyjmowałam dzieci, ale też dorośli odpuszczali sobie. My sobie wiele rzeczy odpuszczamy, traktujemy trochę to jako obowiązek. Odpuszczali w sensie, przestawali się przejmować. Tak, przestawali się przejmować, nie przychodzili, wracali we wrześniu. Wszyscy wracają we wrześniu. Więc tak naprawdę wrzesień będzie tą weryfikacją. Ale z tego, co wiem od swoich przyjaciół ze środowiska, to nawet wakacje były w tym roku takie czekające na terapeutów wracających z urlopów, że terminy są absolutnie po kokardkę wypełnione. Dobrzy terapeuci, do dobrych terapeutów trzeba czekać bardzo długo. W szpitalach psychiatrycznych miejsce dla dzieci, które się na przykład samookaleczają, bądź miały próby samobójcze, to jest 8 miesięcy. Dzieci czekają do szpitala 8 miesięcy. Czeka się na wizytę u psychologa publicznego półtora roku. Półtora roku. My w Polsce i Hiszpania jest jednym z ostatnich, na ostatnim miejscu krajów, które mają dostęp do publicznej opieki psychologicznej. Więc sam punkt wyjścia jest bardzo zły. Zresztą dużo o tym piszecie, Janusz Fertner i jego słynne reportaże przepiękne, bardzo ważne, które rozpoczęły debatę społeczną o polskiej psychiatrii, dziecięcej, szczególnie młodzieżowej, no były też punktem zwrotnym. Wszystko to wiemy w Onecie. Natomiast prawda jest taka, że ludzie będą się czuli jeszcze gorzej. Dlatego, że mechanizm psychologiczny działa w ten sposób trochę jak PTSD, ja to często powtarzam, czyli jak trauma. Prawda? Myśmy przeżyli 3 ostatnie ciężkie lata. Przeżyliśmy pandemię, która trwała 2 lata, w niepewności, stresie, w stratach, w żałobie. Potem przyszła wojna, która uderzyła jeszcze głęboko w nasze trzewia i uruchomiła lęk międzypokoleniowy, właściwie taki przekazywany lęk przed wojną. Teraz będzie inflacja, kryzys gospodarczy, więc my jesteśmy w permanentnym kryzysie. Nie ma bata, jak to mówi młodzież, żeby nie odbiło się to na psychice większości Polaków. I to się odbije na psychice większości Polaków. Dostrzegają to firmy, które wykupują coraz częściej abonamenty dla swoich pracowników i to jest też wielka, naprawdę to jest wielka zmiana. Dzisiaj, kiedy bada się rynek benefitów pracowniczych, to pracownicy na drugim miejscu po zdrowiu fizycznym mówią, że chcą mieć opiekę psychologiczną, chcą mieć dostęp do wsparcia psychologicznego. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, czują w kościach albo już po prostu źle się czują. Źle czują się wszystkie grupy społeczne. Dzieci, gdzie wzrosły samobójstwa wśród dzieci do 12 roku życia. 1,5 tysiąca dzieci w zeszłym roku w Polsce próbowało popełnić samobójstwo. Tak, to są zatrważające wyniki. Dlaczego? Dlatego, że to jest wszystko efekt popandemiczny. To jest to, że te dzieci, które były odizolowane od być może zdrowego środowiska, bo być może były zamknięte w domach, gdzie jest źle, tak? Nie mówię tylko o marginesie społecznym, gdzie jest duży konflikt, gdzie jest napięcie, gdzie jest agresja. Te dzieci nie miały żadnej możliwości okna pod tytułem rówieśnicy, szkoła, ponieważ dzieci żyją w różnych środowiskach i czasami jedno środowisko uzdrawia to środowisko, które jest tak bardzo patologiczne. Więc tak naprawdę te dzieci pozostawały same sobie. To są samotne, znikające z naszego społeczeństwa dzieci. Więc dzieci samobójstwa, młodzież samobójstwa, wzrosła poziom depresji o 40%, zaburzenia lękowe o 30%. To są gigantyczne liczby, a objawy jeszcze nie nadeszły, bo jak jest w PTSD, i właśnie w objawach traumy. No najczęściej jest tak, że organizm, który się mobilizuje w trakcie wojny, tak? Czyli w trakcie właśnie kryzysu, a my cały czas w tym kryzysie jesteśmy. Więc w momencie, prawdopodobnie po wakacjach teraz, ludzie wrócą i okaże się, że oni nie odpoczęli. Okaże się, że chorowali somatycznie, psychicznie. Okaże się, że myśl o powrocie już do obowiązków powoduje, że oni nie mają siły. Będzie teraz fala, moim zdaniem, powrotów z bardzo różnymi objawami, które będą świadczyły o tym, że kondycja psychiczna jest bardzo zła.
Dlatego trzeba mieć ogromną uważność na siebie, na swoich bliskich, na dzieci, na starszych, po to, żeby w odpowiednim momencie móc zareagować i żeby pójść po pomoc, żeby się nie bać, żeby głośno też mówić. I my jako media jesteśmy odpowiedzialni za to, że naprawdę po to są psychiatrzy, żeby pomóc, żeby dać farmakologię, kiedy trzeba. Podobnie jak choruje organizm, tak samo jest z głową. Kiedy potrzebujemy, idziemy do psychologa. Kiedy rodzina choruje, idzie do psychologa. To jest normalny lekarz, który czeka, który pomaga i taka jest jego funkcja. I chodzi o to, żeby przestało to być tabu, żebyśmy się przestali tego bać, żeby przestał być ostracyzm społeczny związany z tym, że ktoś idzie, znaczy, że jest słaby. Po prostu to jest dostępne powszechnie i większość z nas będzie dzisiaj tego potrzebowała. Czyli zachęcamy do szukania pomocy, chociaż jak sama powiedziałaś, jest to dosyć trudne, no jeżeli trzeba półtora roku czekać. To jest trudne, ale jest bardzo wiele form pomocowych w internecie, jest bardzo wiele grup wsparcia. Czasami nie trzeba, to nie musi być tylko terapeuta, którego opłacamy, czasami nas nie stać, ja to absolutnie rozumiem, ale są grupy wsparcia, grupy o podobnych problemach, gdzie wystarczy czasami rozmowa z drugim człowiekiem, który powie ci, w jaki sam w swój sposób sobie pomógł. Czasami wystarczy, że anonimowo gdzieś idziemy na czat, rozmawiamy z kimś, kto nam pomoże. To nie musi być psycholog. To może być przyjazny człowiek. Ważne, żeby głośno o tym mówić, że czuję się źle, czuję się, że coś się ze mną dzieje. Nie wiem, co się ze mną dzieje. I zawsze polecam sport, od spacerów i roweru, skończywszy na sztukach walki, podnoszenie ciężarów, czy cokolwiek państwa kręci. To prawda, ale czasami sport nie da rady. I nawet jakbyśmy tego sportu mieli bardzo dużo, to jeśli głowa choruje, to potrzebuje po prostu profesjonalnej opieki i nie trzeba się tego bać, bo większość z nas, tak jak tu siedzimy, kiedyś z psychologa korzystała. Ja wiele lat i z psychologa, i z opieki lekarza i myślę, że nie wiem, gdzie bym dzisiaj była, gdybym wtedy po swoją pomoc nie poszła. Myślę, że dzisiaj jestem lepszym, mądrzejszym człowiekiem po prostu dzięki temu. To prawda. Dziękuję, Małgosiu, bardzo. I jeszcze przy okazji bardzo Państwa zapraszam na mój program Dobrostan Psychologiczny, który tutaj w Onecie już nagrywamy właśnie, więc za chwilę będzie kolejny odcinek i co miesiąc będziemy Wam dawać dawkę wsparcia właśnie w różnych ważnych tematach związanych z tak zwanym mentalem, czyli za głową. To Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Onet Rano, wiem, się kończy, a oczywiście Onet Rano wraca jutro 7:55. Do zobaczenia. Do zobaczenia.